Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już materiale, jednym z ostatnich materiałów z tej mini kampanii orków oczywiście. Jak pamiętacie, ja tutaj muszę Only Shiten zaatakować. Oj, niepotrzebnie to zmarnowałem, bo już padł koleś, szkoda. Ale dostałem kolejny poziom, szkoda, że jeszcze tego nie mogę zwiększyć, sobie to zwiększmy. Jak pamiętacie, muszę zniszczyć tutaj przeciwnika, ale nie mogę niszczyć żadnych budynków z tego co kojarzę. Bo jeżeli zniszczę jakiś budynek, to zaraz będzie jakiś problem, ale ta armia nasza napływa od tak sobie. Zaraz, miałem tego nie niszczyć. Muszę pamiętać, nie niszczyć, bo zaraz będzie, że coś jest nie tak. Że zepsujemy, bo jak wiecie, lub nie wiecie, to ja po prostu muszę uważać, bo mnie o to prosiła, ale to oni i tak będą bić, a nie, chyba nie. Prosiła mnie o to Jaina, żeby tutaj zlitować się nad tymi jej żołnierzami, no ale no to są chyba żołnierze tego całego admirała. Chciałem powiedzieć generał, ale nie, no on jest admirałem. Nie bijcie w tego, bo ma zostać niezniszczone. Macie iść dalej, ale najlepiej to jak najdalej od tych cholernych, mocnych wieżyczek, bo one stanowią duże problemy dla nas. One mają niezły damage, a dodatkowo, znaczy damage'u nie mają dużego, ale one bardzo szybko strzelają. Ten przeładowanie tutaj w ogóle prawie go nie ma. Wow, idziemy coraz bardziej do przodu, bardzo fajnie. Cieszę się. Ej, macie wszyscy walczyć tutaj, nie z wieżyczkami. Bo z tego co rozumiem, to ja właśnie tych wieżyczek mam nie tykać. No ale na razie nie czuję jakiejś potrzeby, żeby je tutaj niszczyć. Może przejdźmy sobie w to miejsce i tutaj walczmy z przeciwnikami, dokładnie. Bo jak widzicie, tutaj jest po prostu tych wieżyczek mało, w ogóle tych wszystkich budynków mało jest. Więc jakoś sobie poradzimy. Tylko odsuńcie się jeszcze od tego. Ojejku, ale ich coraz więcej tutaj jednak przybywa. Tak jak mówię, przejdźmy w miejsce, w które nic mnie tutaj ostrzelać nie może. No teraz jestem w dość dobrym miejscu. Gdzie jest ten admirał? Rozumiem, że gdzieś chyba tutaj, no bo kierujemy się bardziej tak w tym kierunku. No szukamy go. Przeszliśmy na tą... Elitarna gwardia admirała próbuje nas odciąć. Wyrżnąć ich wszystkich! O cholera! Elitarna gwardia! Ej, uciekaj, spierdalaj! Wszyscy ranni, wszyscy biedni, wszystkim jakoś szybko rośnie, wiecie co, exp, ale też mocno odrywamy. Wow, wszyscy dostali te poziomy. Fajnie, bardzo fajnie. Dobra, walnijmy, oni są naprawdę elitarni. Są silniejsi, aniżeli mógłbym się tego normalnie spodziewać. Uzdrawiaj, stary. Ja oddam sobie szybko umiejętności. Dobra, to by to już tylko... A jeszcze możemy tego, ale dodamy ci trzy podstawowe. Już go nie będę miał ulepszonego na maksa, nie będę rozpaczał z tego powodu. Dobra, to jest ich elita. Rozumiem, że tutaj jest chyba nasz cel, bo raczej tutaj już niczego spodziewać się nie muszę. No zobaczymy. Jak mówię, to może się okazać ostatni materiał jednak. Muszę przyznać, wy orkowie jesteście groźniejsi, niż mi się wydawało. Byłem pewien, że taki dzikus jak wy dawno już się nawzajem wymordowały. To już nie ta horda, którą wspomniałem. Nie interesują nas już podboje i mordy. Własną krwią zbyliśmy krzewu naszych przodków. Jak niby ma wasza krew stanowić zadośćuczynienie za ludobójstwo? Wasza horda zamordowała rzesze niewinnych w Stormwind i w Lordaeronie. Naprawdę sądzisz, że da się tak łatwo odrzucić przeszłość i zaprzeczyć swym grzechom? Nigdy się nie zmienicie, a ja nigdy nie przestanę was tępić. O cholera! Dobra, powiedział nam co nieco o sobie, o tym również, że nie zamierza tutaj poprzestać na tym wszystkim. Cholera, są tutaj ich aż tylu napływa, bo ich tutaj naprawdę wielu się pojawiło. Może ja powinienem od innej strony, nie wiem, no ja tych budynków miałem nie niszczyć. Czekajcie, aż sobie zobaczymy misję. Zabij admirała, nie zniszcz żadnego z budynków Straży Terramore, no ale... Kurwa, które to są budynki Straży Terramore, a które te, które mogę niszczyć? Rozumiem, że są też takie do zniszczenia możliwe. Kurde, to są kapelani jednak. Dobrze ostatnio przeczytałem, bo byłem pewien, że się pomyliłem. Mówię, gdzie tam kapelan? Co to, ksiądz będzie przeciwko mnie walczył? Raczej nie. W ogóle tutaj też napływa jej armia. Jak mówię, bym chciał wiedzieć, co ja tu mogę zniszczyć. Bo chyba jednak ja tu muszę zająć się jakimiś bunkrami, czy tam czymś jeszcze. Kogo tutaj nie ma? Gdzie ty jesteś, stary? Czemu ty nie idziesz? Ty też musisz tutaj iść. Też jest potrzebne twoje wsparcie.
Gdzie wy tam idziecie? Chodźcie tutaj, ja chcę, żeby tutaj wszyscy przeszli. Mam wszystkich. Zaraz, czekajcie, wieża fali, jak mówię, nie mam pojęcia, czy ja ją mogę niszczyć. Zaraz się przekonamy, zapisałem sobie. Jak się okaże, że nie mogę, no to nie mogę, jejku. Nie będę płakać. Oni nas tutaj atakują, ej, tutaj już taka porządna armia napływa, ale my mamy z kilku stron też atak. Ej, oni robią ładny kontratak. Muszę przyznać, dobra, rozwalcie tą drużyczkę. Zaraz się przekonamy, czy ja ją mogę rzeczywiście niszczyć. No bo to jest jednak flota z Kelmiras. Może ja po prostu budynków nie mogę niszczyć, ale te wieżyczki mogę. No to już może się tak okazać, że ja to po prostu źle zrozumiałem. Cholera. Wrogów jest naprawdę sporawo. Dobrze, że ich obuszyłem na trochę. Rozwalcie tą cholerną wieżę. One są aż tak bardzo wytrzymałe? 4000, 11 pancerza. W sumie są wytrzymałe. Dobra, walnij w tupa. Ja się boję, jak mówię, że tam... No tak, mogłem to zniszczyć. Zniszczyłem i nic się złego nie stało. Bardzo dobrze. Czyli jednak, a tutaj co? Ofensywa nadchodzi? Dokładnie. Tylko, że oni też niszczą te wieżyczki bardzo dobrze. Ja liczę, że... No, tutaj sobie jakoś radzą. Niech ich się tutaj lepiej więcej rekrutuje. A tutaj armie są w miarę takie porządne, jak mówię. Jakoś sobie w każdym razie radzimy. Kto tu został? Ty zostałeś. Opuść sobie to miejsce. Nie interesuje mnie niszczenie go. Dobra. Kolejny budynek do zniszczenia. Mówię, trzeba je niszczyć, no bo tutaj raczej zniszczenie ich jest podstawą, bo jednak zadają naprawdę duży damage. Może spróbujemy rozwalić tam jakąś część tej armii, z której, wiecie, oni nadchodzą. Przekonamy się, jak to będzie działać. Co my tu mamy? Tutaj chyba nic nie mamy. Ale zaraz, co, nie przejdziecie tam? No to zniszczycie to. Jak tam nie przejdziecie, to pozostanie niszczenie tego. To może używać na to? Tak, to może. Bardzo dobrze. Bijcie ich. Kto tam uzdrawia? Ktoś tu coś uzdrawiał. A, tu jest jeszcze sporo tych kapelanów i całej tej innej armii. Budynków nie mogę w ogóle zaznaczyć, czy ja nie wiem, czyli czego tak właściwie miałem nie niszczyć. No bo jak mówię, gdybym zniszczył coś, co nie powinienem niszczyć, to raczej już powinno się wyświetlić. A ja tam muszę po prostu podejść, wiecie, z całą armią, no bo to było pokaz już na to, że my niestety, idąc z samymi bohaterami, nie dajemy sobie rady. O, super, pandy. Umiejętność pand zwiększona. Ja sobie muszę też przyzwać kolejnego, rozwalcie to jak najszybciej. Many co prawda też tak dużo nie mam, rozwal go już. I chyba zaś za późno, też nie no, dostał ten. Jak tam? Radzicie sobie? Ja to muszę przede wszystkim próbować zniszczyć te ich koszary. Raczej mam nadzieję, że koszary niszczyć mogę. Ej, rozwalcie to. Bo jak wy wszyscy nie skupicie się na jednym miejscu, to my tu niestety przegramy. Niech już to zostanie zniszczone, przynajmniej wiecie. Oni sobie tutaj z nimi poradzą, no bo wsparcie ciągle będzie nadciągać. No, walczcie z nimi. Wyeliminujemy ich. Tutaj powinienem spróbować zniszczyć im te wszystkie miasteczka, to wtedy zaatakowalibyśmy pełną hordą w całe siły wroga. A oni wtedy już by no niestety nie mieli szans. Ja myślę, że ja mógłbym po prostu zniszczyć budynek. Znalazłem. Nie, chyba nie mogę, bo on się jakoś nie zaznacza. No to bijemy kolejną wieżyczkę. Jak mówię, to raczej nie wchodzi w skład tego, co miałem nie niszczyć, więc spokojnie. Take it easy. Jak tam, radzicie sobie? Liczę na to. Rozpierdol to szybko. Każdy już ma chyba tą swoją umiejętność na maksa. Wiadomo, on jej nie może mieć ulep. A może? 120 sekund na podobne przygotowanie. Aha, no to też spoko. No i zobaczcie, przybyły nasze siły wsparcia, kiedy byłem w stanie odeprzeć troszeczkę tutaj wrogów. Dobra, rozwalone. Jakoś padło. To jak rozwaliliśmy, to nadchodzimy w kolejne miejsce. W sumie to ja mogę tutaj sobie użyć... A nie, to są straże Terramore! Cholera, czekajcie, miałem tego nie niszczyć, rozumiem? Nie zniszcz straży Terramore, no to nie. Mogę niszczyć wieżyczki. Niestety straże Terramore niszczyć nie powinienem. Dobra, to przynajmniej wiemy. No ale oni się tutaj będą wciąż rekrutować niestety. Tak można tylko zgadywać. No szkoda. No, ale przynajmniej posuwamy się do przodu. Moja armia tutaj orkowa nadchodzi, nadciąga. Fontanna mamy, ej, znalazłem jakąś. Kto tutaj? Kogo tu nie ma? Nie, wszyscy tu są. Jest takie zamieszanie, cały czas walka, że naprawdę ciężko tutaj skupić się na czymś tak dokładnie. Dobra, przyjeb z tego. Zawsze jakiś tam dodatkowy damage.
ten wal zadamy. Ej, a ty, Rexar, czy ty troszeczkę nie przesadzasz? Ja wiem, że ty jesteś hardcorem, ale nie wychodź tak od razu na wszystkich wrogów. Aczkolwiek nie wiem, może jak ja tutaj przyjąłem, to oni już się nie będą rekrutować. Zobaczymy. Zobaczymy. No chyba, że z tych budynków się rekrutują. Nie wiem. Jak tam? 4011 pancerza. No ciężko to rozwalić, no naprawdę ciężko. No ale cóż. Ale cóż, ciekawe czy będę w stanie uzdrowić też tych orków, nie. Aczkolwiek oni nie są za bardzo bici. Więc w sumie... tak, to jest flota. Czyli niszczyć to mogę. Dobra, weź się skup na tym, bo tutaj mamy coraz... coraz niestety gorzej. Chyba wszystkie ataki tutaj na Kane się skupiły. Chodźcie. Chodźcie, stary, ty za szybko. Ale zobaczcie, jak jemu się tutaj też życie w sumie dość szybko przywraca. No teraz traci, no bo wszyscy w niego napierają. Ale jak mówię, nie jest źle. Mam nadzieję, że nie wiem, jak tutaj podejdę z tą armią. No mógłbym spróbować jeszcze przejmować tutaj, niszczyć te inne budynki. No ale zobaczymy. Przede wszystkim trzeba pokazać admirałowi, gdzie jest jego miejsce w szeregu. I to, że niestety horda, z którą tak bardzo wojuje, musi niestety ostatecznie przegrać. Dobra, wszyscy skupcie się na tym. Jak rozwalimy to... O, kolejny poziom. Boże, jak on rośnie. Teraz nawet tego wieprza będę miał ulepszonego. Rozwalacie to? No to pobijcie sobie, może to zdążycie rozwalić, bo to ma mniejszy pancerz, mniej życia. Może ja użyję sobie tych zdolności, bo w sumie zastanawiam się, czemu nie. Przecież można. Rozwalimy, no, przeciwnicy też tak jak myślałem, ci moi, wiecie, losowi orkowie, którzy pomagają mi, oni też będą bić tylko... O, tu jest chyba jakiś market, rozumiem. Jak tam, niszczycie to w miarę szybko? O, tu jest mój ogień. No i będziemy już tutaj, tuż obok całego naszego drugiego admirała. Ale jak mówię, nie wiem, czy ja sobie z nim teraz poradzę, ale jeżeli nawet nie, no to wybierzemy się po prostu stąd, odrodzimy się i pójdziemy w to miejsce gdzieś tutaj walczyć, rozwalać kolejne. Chciałbym tę misję wykonać najlepiej, ale możecie, nie musicie niszczyć tego, na serio, niszczycie tylko to, co jest tak naprawdę potrzebne do zniszczenia. A inne rzeczy możecie sobie zdecydowanie odstawić. O, proszę bardzo, a nie, tutaj wciąż ta armia przybywa, no ale oni się tutaj gdzieś mogą rekrutować. Znaczy może nie stąd, ale wiecie, tutaj gdzieś po bokach są, o, dokładnie te miejsca. O, i wszyscy znów kolejne poziomy, bardzo fajnie. Zwiększmy ci to, jak padniesz, to przynajmniej się szybciej będziesz mógł obracać. Już rozumiem, że moje... Straciłem miszę? Tak, straciłem miszę niestety. Dobra, chodźcie wszyscy. Chodźcie wszyscy, tutaj mamy kolejnych przeciwników. Tutaj jak zniszczymy te koszary, to ich odetniemy już zdecydowanie z tego ich wsparcia. No, użyjemy sobie gdzieś tutaj. Też będzie się opłacać zniszczyć to miejsce. Niszczcie, niszczcie. Teraz wszyscy na niego. Trzeba używać, nie trzeba. W sumie tutaj już możemy użyć tych umiejętności po raz kolejny. Napierdalajcie. Tak mówię. Zniszczymy wieżyczki. Admirał będzie słaby, a zresztą... Co? Tral umarł? Nie, wróżbita. No właśnie, trale. Przecież tral nie jest mój, nie będzie tral walczył tak właściwie nawet. Bo oni, wow, tutaj... To jest walka, to jest prawdziwa walka. Jeszcze sobie jakoś radzą? Mocni są. Jak mówię, te wieżyczki potrafią naprawdę zdenerwować. Tutaj potrzebne byłyby mi katapulty. Tutaj nawet katapulty nigdzie się nie tworzą. O, tu została jakaś wieżyczka, no ale może sobie z nią poradzą. Jak mówię, wsparcie jest. Nieźle się tutaj rozbudowali na tej wyspie, znaczy na wyspie, na plaży. Nie jest źle, jak mówię, nie jest źle. Rozwalicie go, pięknie. Tutaj jest trochę ciężko, bo tutaj napieprzają mi dwie wieżyczki. O, nawet trzy. Nawet trzy wieżyczki strzelają jednocześnie. No to się skupiają na Kainie, bo Kainie jak coś będziemy szybko, wiecie, wyzdrowieć. Dobra, użyj tego. Ty w sumie możesz użyć tego, jakoś żeby tutaj nadciągały te moje stworzonka, rozwalą może przy okazji dokładnie, będą nabijać uderzenia w te wszystkie wieżyczki. I mam nadzieję, że po prostu szybciej się z tym wszystkim uporamy. Lecz, 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 lecz. Zrobię sobie save'ka. Ja myślałem, że sobie nie poradzę, ale nawet jeżeli ten materiał będzie dłuższy, to albo go podzielę rzeczywiście na dwie części, albo po prostu wiecie, jeszcze
dogramy dłuższą misję i już. Dobra, niszczcie wszyscy to. Wszyscy w to miejsce. Dawaj tego naszego końca bestii, wieprza naszego. No, jak mówię, tu już nie będzie kolejnego wsparcia ze strony wroga. Na admirała sobie może jeszcze odpuścimy. Gdzie ta armia właściwie stąd przybyła? Czemu oni tu jeszcze walczą? Nie wiem, jak ja tutaj tak szybko straciłem tą armię. Dobra, podlecz. Podlecz Kaina. Gdzie idziemy teraz? Gdzie idziemy teraz? Tu jest mnóstwo wieżyczek. I zastanawiam się w sumie, czy je niszczyć. Na razie pójdziemy na tą. Zniszczymy chociaż tą. Jak mówię, tutaj na razie nasza armia... O, zobaczcie, Jezu, ilu ich tu przybyło. Dobra, no widzę, że jednak opłacało się to wszystko niszczyć. No tak, ale oni się wciąż rekrutują z tych miejsc. No niestety tego już zniszczyć nie mogę. No ale mogę spróbować, żeby rzeczywiście ta armia podeszła troszeczkę zdecydowanie po prostu bliżej. Wiem, że tam mam cel, wiem, że tam czekają na mnie. Ale zniszczyć po prostu jak najwięcej tych koszar. Tych nie mogę, jak mówię, niszczyć. Tutaj pewnie są jakieś do niszczenia, ale też nie. No to kierujemy się gdzieś na północ. Jak mówię, tutaj na pewno będą jeszcze jakieś koszary. Bo tu jest to. W sumie to tu nie ma jakichś takich koszar. Co my tu mamy? Kolejne wieżyczki. Genialnie. Ta nie dostrzeli do nas już. Zniszczenie tej to jest kwestia chwili. Dobra, napierdalajcie ich. Niech giną szybko i porządnie. Kolejna. Zniszcza go. Nie chcę, żeby mnie zdenerwował. Oni mają tutaj cały czas siły, żeby jednak, zobaczcie, tutaj w tą część przynajmniej miasta podchodzić. O, tutaj zobaczcie, no proszę was bardzo. Atakują już siły admirała i o to chodziło. Odblokowaliśmy im drogę z tej strony. Oni nawet nam tutaj pomagają troszeczkę. Więc jest fajnie. Jest fajnie. O, tu są koszary do zniszczenia, te miejsca. No, zniszczymy to, zniszczymy tutaj. No i w sumie będę miał zniszczone wszystko to, co bym chciał, żebyśmy zniszczyli. Radźcie sobie, ludzie, radźcie sobie, bo przeciwnicy już pękają. Admirał zaraz niestety umrze. O, doskonale. A jeszcze jedną kolejeczkę możesz dać, jeszcze jedną. Szybko pójdzie, jak mówię. Tutaj trochę się nam... mówiłem, że trochę mało, no ale ilu ich tu już nadciąga. Doskonale. Jak mówię, z tej strony jeszcze mają tutaj jakieś albo koszary, albo po prostu ja tutaj jeszcze się nie wybrałem, bo te wieżyczki zdecydowanie utrudniają, bo oni pewnie tędy starali się przejść. No, a tutaj jest, wiecie, wszystko jeszcze porządnie rozbudowane, więc jest ten problem. O, ten to jest już taki nawet. Taka wielka, ta kolco bestia. Radzicie sobie z nim? Wolno, bo wolno i to bardzo wolno, no ale zawsze coś. Zamieniaj go w jakieś brzydkie stworzenie. O, ale ci już przychodzą do kontrofensywy. Ci, jak mówię, może ich nie ubijają, ale zawsze może... Znaczy, nie są w stanie wygrać sami, ale jednak zawsze ich trochę ubiją. Mógłbym spróbować... O, też sobie razem z tym. Jak przyjdzie tutaj duże wsparcie, to jak mówię, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, wszystko można zrobić. Przede wszystkim zniszczyć. Rozwalcie to dziadostwo. Mnie zaczyna poważnie denerwować. To już za dużo przeciwników się niestety. Niestety dla nich oczywiście. Nie jest respi. Jeszcze zniszczymy tą wieżyczkę. Cały czas mnie tutaj kusi, żeby jeszcze zniszczyć tutaj te miejsca, żeby po prostu ta armia dodatkowa doszła w to miejsce. Tu jest jeszcze jakoś tak ładnie odgrodzone, tutaj też jest jakaś fontanna. Napierdalajcie, padli. Pani go, pada pięknie. Teraz szybciutko tutaj. Rozwalone, nie niszczcie farm, ludzie, tego nie warto. Okej, dobra, już się zrespił. No i co? Nie, myślę, że pójdziemy na admirała. Jak mówię, jak się nie uda, to tam jeszcze zniszczymy te inne wieżyczki. Ale na razie wszystko się ładnie udaje, wszystko jakoś przebiega w miarę dobrze. Co ma za zdolność? Zwiększa szybkość ataku jednostki o 40 i szybkość jej ruchu. No fajna zdolność, fajna. Okej, zniszczony. Był jeszcze przeciwnik, możemy sobie zapisać. I możemy ruszać gdzieś tutaj. A, rozwalimy to. Postarajmy się to zniszczyć czym prędzej. Może się uda, biorąc pod uwagę, że jednak straże z dużym impetem mnie tutaj chcą zniszczyć.
Tak, za Lorderon, frajerze, ja ci dam kurwa Lorderon. Wszyscy bijcie w to miejsce. Ty możesz od czasu do czasu walnąć w kogoś. Oj, wszyscy padają. Rozwalimy to? Chyba niestety nie. Chyba niestety się nie uda. Śmierć czarnokrwistym! O Jezu, czarnokrwistym! Ty frajerze, ja ci dam. Oj, nie przyspałem ich? Myślę, że one tutaj będą przechodzić. No niestety nie zniszczymy tego. Nie zniszczymy tego, ale... Ale teraz ruszymy trochę z pomocą. Ruszymy trochę z pomocą, bo... Tak, tak. Za co jeszcze? Za co jeszcze, cwaniaku? Wódz Taurenów ostatecznie padł. Jest z nami, dobra. Jest z nami. Miszy jeszcze chwilę przyzwać nie mogę. Gdzie tu są wieżyczki do rozwalenia? Tędy raczej nie chcą przechodzić. Jak już coś, to tutaj. No bardzo dobrze. Tu też możecie iść. Im więcej sił, tym lepiej. Ja liczę, że jemu tam słabną, że on tak bardzo mocno nie regeneruje tych swoich jednostek. Ale teraz jak będą mogły jeszcze, wiecie, przejść jednostki też z tej strony. No jest trochę tych do zniszczenia wieżyczek. Trzeba je zniszczyć wszystkie, bo moi jednak będą, zgaduję, za każdym razem starać się też, jak mówię, niszczyć je. Ale tutaj już prawie w ogóle, no, tego nie możemy niszczyć, rzecz jasna. Ale niszczcie to. Nie ma jeszcze jakiegoś... Właśnie, Rokan, czemu ty zawsze się zapomnisz i idziesz w jakieś inne miejsce niż powinieneś? Tylko żebyście tego nie zniszczyli. Jak tam? Niestety sobie nie radzą. Ale co się dziwić, oni mają, zobaczcie, oni mają niesamowite obrażenia, niesamowity pancerz. Oni są tutaj, ta jego główna straż jest silna. I tego, z tego się trzeba było po prostu spodziewać, że zbyt łatwo to jednak być nie może. Ostatniej misji. Bo to jest już koniec, to jest już prawie koniec. Bijcie wszyscy w to. Zaraz rozpierdolicie tamto. No, rozwalacie to, rozwalacie, dobra. Teraz to. Jak będzie już armia z dwóch stron, no... Jak padnę, to jeszcze z tamtej strony oczyszczę może drogę. Niech ta misja zostanie już wykonana tak jak powinna. Dokładnie tak jak powinna, że wszystko się uda. Dlaczego wy się czasem wycofujecie? Ja nie wiem, gdzie oni tak naprawdę zmierzają, czy oni po prostu przychodzą z innych stron. Zobaczcie, to jest tyle jednostek, a no, żeby walczyć z tym, aby zje. Wracacie się dla jednego frajera. To nie jest dobre wyjście. No i niestety załatwić nie załatwimy, zawsze jakieś tu wsparcie będzie. Są tu jeszcze jakieś do zniszczenia? Nie. Tu nie ma. Myślę, że możemy przyjść teraz pomóc naszym. Ej, oni sobie naprawdę tutaj ładnie radzą, oni tu zabili już mnóstwo przeciwników. To pomóżmy im, oczywiście, pomóżmy im. Nie pozwólmy, żeby nasi bracia walczyli sami. Bo tutaj już raczej się z nikim nie powinni rekrutować nasi. Czemu pudło ciągle? Każdy pudłuje? Każdy ma takiego zeza? Wszystko. Ja muszę się trochę podregenerować, bo się zaczyna robić słabo. Użyjcie może tych zdolności. One się wszystkie tutaj teraz przydadzą nam. No jak zniszczymy to, to będzie naprawdę doskonale. No tak, jego straż już przyboczna jest naprawdę słaba. Zniszczenie tych wieżyczek to jest teraz podstawa. Zniszczymy je. Zniszczymy je, to przeciwnik wpadnie już. Dobra, myślę, że warto teraz użyć też tej zdolności. Użyję gdzieś tutaj, to te budynki też oberwą mocno. Zregeneruj. Odłączaj wszystko. Rozwalcie to, rozwalcie to. Strażą zajmiemy się za chwilę. Możemy ich tam oczywiście, o, walnąć z tego. Ty, lecz go. Podwyższaj umiejętności, wszyscy słabi, wszyscy ledwo sobie radzą. Admirała nawet zamieniłem na chwilę. Na chwilę, bo na chwilę, ale jednak. To dziadostwo. Padł nam. Padł nam bohater. Ale ja myślę, że nasz główny antagonista, główny wróg też za chwilę padnie. Zniszczcie to już wszyscy, zniszczcie to, bo zaczyna mnie to naprawdę denerwować. Ty jesteś gdzie, stary? O, ty padłeś, ale przynajmniej dostajesz poziom. Zobaczymy. Gdzie jest admirał? Tutaj, niech oberwie jeszcze. On jest chyba najsilniejszym przeciwnikiem, jakiego do tej pory spotykaliśmy. Naprawdę ładny damage. Jak już czasem muszę też pochwalić, wiecie, przeciwnika. O cholera, chciałem sam w siebie strzelić. Chyba nie o to chodziło. Ale nie jest źle. Tak mówię, nie jest źle. Ja tutaj ledwie orientuję się, co się dzieje, ale admirał już pada. Patrzcie na to. Zobaczymy, jak mu będzie powolutku schodzić życie. Już jest poniżej 500, 300. On już ginie. To jest koniec admirała Proudmora. Koniec mini kampanii orków. Ładnie, naprawdę ładnie. To już koniec. Poddajcie się. Ojcze,
Dlaczego nie chciałeś mnie słuchać? Był przede wszystkim dumnym wojownikiem. Zapamiętaj go jako takiego, Jaino. Durotar jest już bezpieczny. Nie mamy powodu do walki z tymi ludźmi. Opuścimy twoją wyspę w pokoju, Jaino. Obyśmy nigdy nie musieli na nią wracać. Żegnaj, czarodziejko. Uratowałeś nasz naród, Leksarze. Nigdy nie zdołam ci się za to odwdzięczyć. Czy powrócisz z nami do Durotaru i osiedlisz się wśród nas? Zawsze będę częścią Hordy i zawsze będę przy was, jeśli będziecie mnie potrzebowali. Żegnajcie. No i tak, moi drodzy, tak się kończy ta mini kampania orków, która zajęła nam aż 20 odcinków, więc wcale taka mini nie była. No ale kończy się tym właśnie, że Rexxar zabija admirała Proudmoore'a i mimo tego nie chce zamieszkać z orkami, ponieważ on jest typem po prostu samotnika, no i będzie żył gdzieś tam samotnie z Miszą, ale jeżeli Horda będzie go potrzebować, to wróci, żeby pomóc swoim braciom w potrzebie. Szczególnie, że Horda stała się potężna, bo już są tam i orkowie, i taureni, i ogry, i jeszcze trolle, i wszystkie inne stworzenia, więc naprawdę, naprawdę stała się potężna, ale to też wielka zasługa Rexxara. Ale w każdym razie, mam nadzieję, że ta mini kampania orków wam się podobała, bo mi się naprawdę przyjemnie grało, stworzyłem silne postaci, dzięki którym na pewno przejście tego ostatniego poziomu było też łatwiejsze. No cóż, widzimy się, mam nadzieję, że za niedługo, no ale zobaczymy w kampanii już tych poprawnej kampanii strażników Fale Grozy. No ale jak mówię, to już nie na dzisiaj, nie na teraz, więc spodziewajcie się kolejnych materiałów. Ale my się teraz już żegnamy. Jeżeli wam się ten materiał podobał, nie zapomnijcie go ocenić, nie zapomnijcie skomentować, nie zapomnijcie zostawić suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. A my widzimy się już wkrótce, tak więc cześć i czołem i na razie.